Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nie wtorek, ale stwierdziłem, że lubię takie rzeczy, więc coś wam pokażę. Wizzair dzisiaj wypuścił 10 tysięcy biletów po 9 zł, głównie do Włoch, ale też do Hiszpanii się zdarzają. I to są takie bilety last minute na grudzień i trochę stycznia. Więc jeżeli ktoś jest spontaniczny i ma trochę wolnego czasu, no to myślę, że fajne opcje. Znalazłem taką opcję jak 21 grudzień, wylot z Warszawy i powrót 25 w pierwszy dzień świąt, czyli można brać rodzinę na święta. I taka wyprawa kosztuje 18 zł od osoby w dwie strony. Myślę, że spoko, całkiem. Nawet taniej niż za granicą, bo za granicą kosztuje to 2 euro, a tutaj kosztuje 9 zł, także 20 groszy oszczędności. A tak poważnie, to warto czasem takie oferty śledzić. Tutaj nie musisz mieć nawet członkostwa Wizz Discount Club. Po prostu jako nowy klient Wizera, pierwszy raz jesteś na stronie, wchodzisz, bukujesz, lecisz. Nie jest to głupie. Dlatego dzisiaj, mimo że jest piątek, to stwierdziłem, że szybko nagram, mimo że dzisiaj mam w opór pracy, ale chwilę tutaj pokażę, o co chodzi. Dobra, jest tak, grudzień, Warszawa, wylot za 9 zł do Rzymu. Rzym jest w ogóle fajny w zimę, myślę, że też nie byłem, ale patrząc na to, co tam można robić, to jest fajnie. I można na przykład sobie zrobić taki szybki powrót i polecieć tylko na dobę. Na przykład od 21 wrócić, albo 22 na 2 dni polecieć, jeszcze przed świętami, czemu nie? Taka wyprawa kosztuje 88 zł w jedną stronę, w dwie strony, a dla ludzi, którzy mają Wizz Discount Club, tutaj to będzie tańsze jeszcze o ile? O 20 zł, za chwilę zobaczymy. Lecimy 9. O, no tak, no to za 58 zł lub za. Tak, za 58 zł możesz na dobę lub dwie polecieć sobie jeszcze do Rzymu. Jeszcze teraz na dniach. Myślę, że sympatycznie. A ciekawe, jakby to było w styczniu. Czy coś w styczniu jeszcze tutaj jest dla nas? W styczniu. W styczniu też nie jest głupio. No, 49 zł to nie są pieniądze, jak za loty. No. Także słuchaj, mój drogi, moja droga, bierzesz sobie na przykład 15, 16 na weekend. No to taki hardkorowy weekend, ale jak ktoś chciałby na przykład sobie znaleźć, co sobie można znaleźć? Trzynasty, 16 na przykład za 98 zł. Myślę, że nie jest najgorsza opcja. Owszem, to tam nie ma wtedy upałów, tam masz wtedy trochę cieplej niż w Polsce, ale to jest zawsze Rzym, zawsze coś nowego zobaczysz, także można. Dobra, lecimy dalej. Mediolan, 15 grudzień sobie wylatujesz i wracasz sobie 16, to jest też bez zniżki, albo 17. Jeżeli tutaj włączymy zniżkę Wizz Discount Club, którą masz na rok za tam 100 kilkadziesiąt złotych, to 5, 17 na przykład za 50... 15, przepraszam, 17... Za 58 zł możesz polecieć sobie w dwie strony. Myślę, że nie najgorzej. A jak to wygląda w styczniu? W styczniu też za 100 w dwie strony myślę, że znajdziesz. O, tu nawet masz powrót za 9 zł. Czyli możesz sobie na przykład wylecieć 19, wrócić 21. I nie ma problemu. Ja pokazuję takie weekendowe, ale to jak widzisz, bez problemu możesz zrobić tygodniowe, tak? 12 wylecieć, wrócić 19 i masz tydzień wakacji, no. Takiego zimowego urlopu za 58 zł. Myślę, że fajnie. Dobra, lećmy dalej. Katania, Sycylia, bardzo fajne miejsce. Byłem tam wiele lat temu. No i co? I znowu mamy 15 lub 19 wylot i 26 powrót. Czyli jak ktoś chce spędzić Wigilię na Sycylii, to nie ma problemu, żeby to zrobić za 18 zł za tydzień. Też za tydzień. No musisz sobie jeszcze noclegi zabukować, ale myślę, że sam w sobie lot za 18 zł nie jest lotem najdroższym. No w styczniu też to nie są duże pieniądze, ale jednak większe. Dobra, zobaczmy, czy nie ma czegoś jeszcze. Widzę, że głównie z Warszawy. Ja patrzyłem z Katowic, ale nie widziałem. Zobaczmy może, czy jest coś, gdzie na przykład. No, a zobaczymy, czy jest.
Malta na przykład. Malta też może być fajna w zimę i będzie trochę cieplej. Tutaj źle zaznaczyłem, bo to trzeba sobie wybrać elastyczność w wyborze dat. Proszę bardzo, tutaj klik. No i co nam pokazuje Wizard na Maltę? No. Okej, okay. Raczej loty już takie, znaczy dalej tanie, ale bez ekstremalnie niskich cen. Barcelona. To robię na żywo. Kilka sobie znalazłem wcześniej dla Was, a teraz tak patrzę na żywo, to tutaj można znaleźć. No, ale jakby ktoś chciał na weekend w styczniu, to co tu się może wydarzyć? Może być fajnie. O, 14, na przykład 16. Jak się włączy jeszcze With Discount Club, to no to może być całkiem sympatycznie. 14, 16 za 105 zł. Jest. No, także kwestia poszukania. Dzisiaj myślę, że warto poszukać szczególnie te kierunki włosko-hiszpańskie, bo na Włochy są te ekstremalne zniżki, ale ogólnie teraz jest dobrze, bo widać, że Wizzair sobie samolotów nie zapełnił, więc kombinuje tak, żeby ktokolwiek przyszedł, skorzystał, spodobało mu się i żeby opowiadał dalej o tym, że jest tanio, bo to o to chodzi. Ktoś kupuje za 9 zł bilet, to im się nawet nie opłaca, bo to obsługa tego jest droższa. Natomiast potem ludzie mówią, a leciałem za 9 zł i się tym chwalą i wtedy Wizzair ma świetną reklamę. Także tutaj właściwie o to chodzi, żebyś był chodzącą reklamą, ale ja też chętnie reklamuję Wizzaira, jeżeli widzę, że da się. Dobra, tutaj nie będę szukał dalej. Jak widzicie, opcji jest kilka bardzo fajnych. No tutaj święta w Neapolu za 18 zł dwie strony. Potem masz dłuższy weekend w styczniu w Rzymie za 98 lub w grudniu też za jakieś 50 parę. Mediolan również taki tygodniowy wypad za 58 zł. Sycylia za 18 zł. Również święta 19-26 grudzień za 18 zł. Także no naprawdę fajnie. Także wrzucam ten film, zobacz sobie, a we wtorek kolejny odcinek. Hakuna Matata, wszystkiego dobrego. Cześć!